Do piątkowego wygasania serii pozostały jeszcze dwie sesje plus to, co dzisiaj. Jak na razie rynek zachowuje się optymistycznie. Średnia 200-godzinowa wybita, inaczej naruszona przez kontrakty, jak i przez indeks WIG 20. I tutaj jest kontynuacja pozytywnych sygnałów w oparciu o gwiazdę poranną. No i jest szansa na to, żeby WIG 20 wrócił do kanału wzrostowego z południa. Co to może oznaczać? To następnym razem. Należałoby zwrócić uwagę na wykres cen akcji cyfrowy w Polsce. W ostatnich dniach doszło do przetestowania średniej 200 sesyjnej, jak na razie ze skutkiem pozytywnym, a wszystko to po odpadnięciu od podstawy klina. Klin został rozegrany, przeszedł do lamusa. Pytanie, jakie są nowe wskazania? No bo tak, ceny akcji spółki cyfrowy Polsat naruszyły górne ograniczenie kanału, cofnęły się, generując niepokojące obawy, że tutaj może znowu pojawić się nowa fala bessy. Jednakże w długim terminie należy zwrócić uwagę na fakt, że zniesienie Fibonacciego 38,2% całej fali bessy pokrywa się z bardzo ważnym szczytem, co daje do myślenia, że ostatnie denko to z kwietnia jest kluczowym minimum w całej tej układance. Jeżeli chodzi o formację gwiazdy porannej osadzonej na średniej 200 sesyjnej w połączeniu z obroną, to widać szczególnie na wykresie tygodniowym, z obroną ważnego poziomu wsparcia, szczytu tygodniowego z drugiej, trzeciej dekady lutego, no to tutaj wnioski wydają się być pozytywne, tym bardziej, że wczoraj doszło do naruszenia poziomu 12 zł 59 groszy, wprawdzie tylko niewiele, o pół grosza, ale jeżeli chodzi o sygnał, jest to pozytywny sygnał na korzyść byków. No i pytanie, co dalej? No bo jeżeli chodzi o głębokość ostatniej zniżki, zawsze należałoby się zastanowić, czy ta zniżka jest nowym impulsem PESY, czy może jedynie formą korekty. No to wciągając tutaj dane historyczne, patrząc, jak wyglądały wcześniej tego typu podbicia, czy to w HOSie, czy w BESie, okazuje się, że tego typu zwyżki zazwyczaj były formami korekty w ramach trendu, gdzie się pojawiły. Jeżeli tu się pojawiły w ramach trendu wzrostowego, no to wygląda to na formę korekty. Nie można także wykluczyć takiego scenariusza, że może się wyrysować tutaj odwrócona głowa z ramionami. Wówczas istniałoby ryzyko na przykład pogłębienia spadków w okolicy 11 zł. Jednakże na chwilę obecną obowiązują popytowe sygnały i dopóki tydzień zamyka się nie niżej niż 11,65 zł, dopóty sytuacja techniczna pozostaje dla cyfrowego optymistyczna.